Z pomysłem utworzenia w Suwałkach kolejnego miejsca wystawienniczego zwrócili się do prezydenta miasta pracownicy i dyrekcja lokalnego Muzeum Okręgowego. W magazynach jednostki znajduje się wiele dzieł, które zasługują na publiczną prezentację. Tymczasem sale wystawiennicze muzeum trzeszczą w szwach. Miałoby to być Centrum Sztuki Współczesnej. Muzeum Okręgowe jest zainteresowane prowadzeniem takiej jednostki wystawienniczej. Natomiast stanowisko prezydenta w tej sprawie jest takie, że można by było tutaj dokonać pewnej zamiany, mianowicie przekazać Muzeum Okręgowemu we władanie budynku Galeria Sztuki Stara Łaźnia. Jest to budynek położony w sąsiedztwie Suwalskich Bulwarów, w sąsiedztwie Muzeum Marii Konopnickiej, którym również zarządza Muzeum Okręgowe. Taka propozycja została przedstawiona w odpowiedzi na pomysł muzealników. Jeszcze nie wiadomo, jak oni odniosą się do tego pomysłu. W ocenie ratusza tworzenie kolejnego miejsca służącego upowszechnianiu dostępu do dzieł sztuki niepotrzebnie obciąży budżet. Mamy Muzeum Okręgowe, mamy Muzeum Marii Konopnickiej, mamy Galerię Sztuki Stara Łaźnia, mamy Galerię Patio w Suwalskim Ośrodku Kultury przy ulicy Jana Pawła II, mamy Galerię Chłodna 20, więc tych powierzchni wystawienniczych w Suwałkach jest naprawdę dosyć dużo. Zdaniem prezydenta miasta Galerię Stara Łaźnia można wykorzystać lepiej niż teraz i dlatego wskazuje muzealnikom właśnie to miejsce. Zgłaszając zapotrzebowanie, pracownicy muzeum nie brali takiego rozwiązania pod uwagę. Mowa jest tutaj chociażby nawet o takim rozwiązaniu jak wynajęcie już istniejącej powierzchni w naszym mieście. Jest to budynek zlokalizowany niedaleko Muzeum Okręgowego. Oczywiście budynek trzeba by było dostosować do tego, by mógł być galerią, mógł pełnić funkcję wystawienniczą. Natomiast taki obiekt został wskazany. W odpowiedzi my proponujemy, by był właśnie to budynek, który znajduje się za moimi plecami, który już jest na dzień dobry dostosowany do tego, by pełnił funkcję wystawienniczą. Zobaczymy, czy spotka się to z akceptacją ze strony Muzeum Okręgowego.